Cześć, cześć, siemanko! Na sam początek kilka ogłoszeń parafialnych. Po pierwsze, wielka sorka za środowe opóźnienie. No niestety, wypuściliśmy odcinek o dziecięcych zawodach o 19:00, mieliśmy problemy techniczne. Co jeszcze? Drugie bardzo ważne ogłoszenie to to, że jest nas ponad 4000. Ponad 4000 na kanale Szukam Roboty to mega duży, wielki dowód tego, żeby to kolejnie cisnąć i robić to dalej. Tak właśnie będziemy robili. Będziemy cisnąć to, panie kolego. Będziemy cisnąć. Jeszcze jedna ważna rzecz, to oczywiście bardzo zachęcam do sprawdzania naszego partnera, słuchania jego online, ponieważ tam jest mega kozacka muzyka, Radio Sochaczew, sprawdzajcie sobie w internecie. No dobra, 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 ale do rzeczy, jest piątek, godzina 17:00, a co dzisiaj? Nie jeden mężczyzna zastanawia się nad wyborem odpowiedniej ścieżki zawodowej. Niektóre profesje są ciekawe i rozwijające, są też takie, które szczególnie podobają się kobietom. W dzisiejszym odcinku 10 najseksowniejszych zawodów dla facetów. Miejsce 10. Inżynier. Inżynierowie, czyli umysły ścisłe, inteligentni, pracowici, zaradni. Kobiety to uwielbiają, są rzetelni, dokładni i skupiają mnóstwo uwagi na detalach. Miejsce 9. Policjant. Policjanci są seksowni, głównie dlatego, że noszą broń i są przedstawicielami władzy, ale nic tak bardzo nie działa na kobiety jak władza. Miejsce 8. Artysta. Artyści to osoby twórcze, potrafią tworzyć piękne dzieła, w których odbija się ich skomplikowany, wrażliwy, romantyczny charakter. Romantycy też mają wzięcie. Miejsce 7. Muzyk. Muzycy słyną z tego, że są pewnymi siebie kochankami i przepełnionymi pasją. Zagrają nawet serenadę. Miejsce 6. Sportowiec. Sportowcy to kandydaci dla kobiet, które uwielbiają wysportowanych, silnych, umięśnionych mężczyzn. Miejsce 5. Przedsiębiorca. Własna firma daje poczucie niezależności i w dodatku, jeśli osiągnie sukces, przynosi spore dochody, a pieniądze to, jak wiadomo, jeden z najsilniejszych wabików na kobiety. Miejsce 4. Po raz kolejny w naszych zestawieniach. Strażak. Strażacy odważni, bohaterscy, stają oko oko z niebezpieczeństwem. Są nieustraszeni, więc kobiety przy nich mogą czuć się zupełnie bezpieczne. Miejsce 3. Prawnik. Prawnicy są inteligentni i pewni siebie. W dodatku świetnie się ubierają. Można im zaufać i powierzyć najgłębsze tajemnice. Miejsce 2. Również po raz kolejny w naszych zestawieniach. Lekarz. Lekarze, ich mocnym atutem jest fakt, że ratują ludzkie życie. Kobiety najbardziej podziwiają jednak pediatrów. Miejsce 1. Uwaga, tu bardzo duże zaskoczenie, drodzy panowie. Szef kuchni. Facet, który gotuje, jest chyba najseksowniejszy spośród wymienionych typów. Szef kuchni przygotuje wyśmienitą kolację, poda świetne wino, a później, no cóż, potrafi być kreatywny, jak i w kuchni. I oczywiście tutaj kieruję pytanie do drogich pań, które subskrybują, oglądają kanał Szukam Roboty. Drogie panie, a jaki zawód dla was jest najbardziej seksowny? Może panowie oglądający również nasz kanał zastosują się do waszych komentarzy i staną się najseksowniejszym zawodem świata. Oczywiście wielkie dzięki za łapkowanie, subskrybowanie kanału Szukam Roboty. Kolejna magiczna liczba, do której będziemy dobijać, to 5000 subskrypcji. A jeszcze jedno oczywiście z tych ogłoszeń parafialnych, które wyskoczyło mi z głowy. Bądźcie cierpliwi, wszystkie wasze propozycje czytamy w komentarzach, zapisujemy sobie na listę i staramy się chronologicznie to układać i tak właśnie wypuszczać odcinki. Jeszcze raz wielkie dzięki za suby, lajki. Odwiedzajcie naszego Facebooka, tam również rzucamy wszystkie informacje. Również mamy konto na Instagramie, a więc drodzy szukacze i szukaczki roboty, widzimy się w każdą środę i w każdy piątek o godzinie 17:00. Siemo!